Jak zamienić niemożliwe w możliwe? Czy wiesz, czego najczęściej żałują ludzie, kiedy umierają? W tym filmie powiemy Ci, jaka jest różnica pomiędzy marzeniem, intencją a celem. Jak znaleźć swój wartościowy cel oraz motywację do jego realizacji i w tym wytrwać. Zapraszamy do kolejnego spotkania z serii Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. Witam Cię w przestrzeni menadżera z sercem. Podcaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej, nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste. Rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą. Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Tatiana, czego żałują ludzie, kiedy umierają? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca, dlatego że okazuje się, że ludzie najczęściej żałują tego, na co nie starczyło im odwagi albo czasu, ale najczęściej właśnie tego pierwszego. To są sytuacje, do których nie stanęli. Nie żałują tego, że spędzili, och Boże, zbyt mało czasu w pracy, och być może jednak powinni zrobić to czy tamto. Jednak najczęściej żałują tego, że nie stanęli do ważnych rzeczy w swoim życiu, że nie zrealizowali swoich marzeń, że nie wybrali siebie w jakich okolicznościach, że nie powiedzieli przepraszam, że nie powiedzieli kocham Cię. To są te rzeczy, których najczęściej żałują. Żeby znaleźć więcej odpowiedzi i inspiracji, odsyłamy Was do książki Czego najbardziej żałują umierający. Widzicie teraz okładkę tej książki. To jest książka, która wcale nie jest smutna. To jest książka, która jest bardzo inspirująca i dodająca nam motywacji, która mówi nam, że okej, zobacz, zatrzymaj się, nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś ze swoim życiem, żeby sięgnąć po inspirację, żeby sięgnąć po realizację siebie, marzeń, celów, intencji. O tym będzie też dzisiaj w naszym odcinku. Agnieszka, mam do Ciebie pytanie, ponieważ i w mojej pracy codziennej z klientami, i jak również w Twojej pojawiają się bardzo często tematy planowania, realizacji celów, ale też właśnie marzeń i wiele razy słyszymy, no tak, ale przecież ja bym chciała czy chciał, ale to jest niemożliwe. Wynajdujemy wiele okoliczności i tych ograniczeń, które tak naprawdę często są tylko w naszej głowie. Zatem chciałam Ci zadać pytanie, czy jest w ogóle opcja, żeby niemożliwe zamienić w możliwe? Pewnie, że jest. Ja Wam powiem dzisiaj o takiej metodyce wyznaczania swoich celów i różnic pomiędzy nimi na podstawie nauk Boba Proctora, który być może częściej z Was jest znany, gdyż grał w filmie Sekret. On podzielił sobie cele na trzy typy, cel A, cel B i cel C. A zanim opowiem, czym są te trzy różne cele, to zadajmy sobie takie pytanie, no ale czym w ogóle jest ten cel? Bo z punktu widzenia tej serii, którą dla Was nagrywamy, no to cel to jest powód do zmiany. Na dodatek cel to jest coś, do czego dążysz, a czego nigdy wcześniej nie robiłaś, nie robiłeś. I jaki cel ma cel? Cel ma pomóc Ci się rozwijać. Powoduje, że sięgasz w głąb siebie po coś, o czym być może nawet nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, że tam jest. I teraz przejdźmy do tego, to czym jest ten cel A, B i C. Cel A to jest taki cel, który wiesz jak osiągnąć, bo już tam byłeś, byłaś, potrafisz to zrobić i wiesz jak to zrobić. Przykład, planujesz sobie na przykład wyjazd na weekend pod namioty nad jezioro, bo jest piękna wiosna czy lato i chcesz taki cel zrealizować, ale już to kiedyś robiłaś czy robiłeś. W tym celu typu A nie ma wzrostu. Jeżeli wiesz, jak osiągnąć taki cel, nie zrobi on dla Ciebie tego, co jest jego zadaniem, czyli nie spowoduje Twojego wzrostu, Twojego rozwoju. Przejdźmy dalej. Cel typu B.
Cel typu B to jest cel, to jest takie to coś, co myślisz, że możesz zrobić. Przykład, wyjadę na miesiąc z kamperem zwiedzać Europę Południową. No to już jest jednak coś więcej niż tylko wyjazd na weekend pod namiot nad jezioro. I to jest już bardziej ambitny cel, ale nie ma w nim inspiracji, bo wystarczy jedno nie i porzucisz ten cel. Tym jednym nie w takim przykładzie może być na przykład to, że szef nie da ci miesięcznego urlopu. I brak tej inspiracji spowoduje, że łatwo porzucisz ten cel. Natomiast cel typu C to są twoje pragnienia. Coś, czego naprawdę chcesz. Ten cel typu C pochodzi z twojej fantazji i powstaje dzięki użyciu wyobraźni twojej. Tu właśnie chcesz zrealizować jakieś takie swoje marzenia. I to jest taki cel, w którym w równym stopniu czujesz ekscytację, jak się go boisz, znaczy boisz się go zrealizować, ale dla tego celu właśnie chce ci się rano wstawać z łóżka. I dam wam tutaj taki niesamowity przykład. Już jakieś 20 lat temu miałam takich znajomych, Marka i Dagmarek, którzy wymarzyli sobie, że kupią jacht, i będą podróżować dookoła świata i w ogóle będą tak żyć. On normalnie pracował tutaj, żyli w Polsce, pracował tu na etacie, ona tak samo. No i dla większości osób, którym oni opowiadali, że mają taki cel, to się wydawało w ogóle niemożliwe, kompletnie nierealne. Oni w ogóle tego jachtu nie mieli. Oczywiście mieli tam uprawnienia do tego, żeby żeglować, no ale wiecie, wszystkim się pojawiały znajomym takie myśli, no co jak zachorujesz, a co jak będzie potrzebna operacja i tak dalej, i tak dalej można było to mnożyć. A co będziecie robić, a jak będziecie zarabiać na życie, a jak wy sobie to w ogóle wyobrażacie? A oni sobie oczywiście rozplanowali to, dali sobie 5 lat czasu na przygotowania. Finalnie szybciej ten cel zrealizowali niż te 5 lat, bo mieli takie silne pragnienie i z tą wizją i myślą co rano się budzili, robili to w krokach, kupili jacht, wyremontowali go, zdecydowali jak będą zarabiać, a zrobili odpowiednie kursy, wymyślili, że będą uczyć ludzi nurkować, sprzedali mieszkanie, wypłynęli i żyją tak dziś. I to było tak wielkie pragnienie, że nie zatrzymały ich żadne okoliczności, ryzyka wskazywane przez innych ludzi, na wszystko mieli rozwiązanie. I teraz dlaczego oni osiągnęli ten sukces i zrealizowali ten cel typu C? Bo sukces to postępująca realizacja wartościowego celu. Ten cel był dla nich wartościowy. To teraz mam pytanie do ciebie, Tatiana. Jaka jest w takim razie różnica między marzeniem, celem a intencją? No właśnie, kiedy przyglądamy się tym trzem określeniom, to wydaje nam się, że no ale przecież właściwie to jest chyba to samo, być może to są synonimy, no jednak nie do końca. I bardzo fajnie, że to, co opowiadałaś o tym w tych celach ABC, już zrobiłaś takie wprowadzenie do tego, co ja będę mówić, bo tam się pojawia jeden mały haczyk. A ja bym chciała i myślę sobie, że właśnie a propos intencji, obydwie mamy dokładnie taką samą intencję, żeby pokazywać naszym słuchaczom, naszym widzom inną perspektywę działania do przodu, czyli wybierania tych swoich pragnień i marzeń niekoniecznie tak bardzo, bardzo logicznie, tylko z trochę szerszej perspektywy. Zatem na czym polega różnica? O intencji powiem za chwilkę więcej, ale wyjdźmy może od celu. To, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest też dla mnie taką inspiracją, bo słuchałam kiedyś takiego wykładu Claudii Pingott, która też pokazywała i mówiła o różnicach. Ze mną to bardzo rezonuje i dlatego chciałabym się też do tego odnieść i nawiązać, ponieważ ona pokazuje to w szerszej perspektywie i ja robię dokładnie to samo i właśnie teraz o tym opowiem, czyli cel, tak jak sama przed chwilą powiedziałaś, bardzo często odpowiada na pytanie co, gdzie, kiedy, czyli cel jest oparty na fakcie. Jeżeli dołączymy jeszcze do tego metodę SMART, no to wiemy, że cel musi być bardzo specyficznie dobrze określony, musi być mierzalny, musi być atrakcyjny, musi być osadzony w czasie. Bardzo często cel idzie z głowy, cel jest logiczny i cel w dużej mierze odpowiada na pytanie jak, które się zawsze pojawi, kiedy sobie już nawet według tych wszystkich punktów zaczniemy nasz cel opisywać. Zgodzisz się ze mną? Tam zaraz pojawia się pytanie jak. Tak jest. I to jak, myślę sobie, że dokładnie wpisuje się w to, co mówiłaś o przykładzie Boba Proctora, ponieważ jak zaczyna natychmiast warunkować
że nam się odechciewa albo pojawiają się zaraz nasze wątpliwości, obiekcje i dodatkowo pojawiają się, jeżeli jesteśmy jeszcze na to, na te sugestywne refleksje ludzi wokół otwarci, no to pojawiają się te wszystkie jak tych ludzi wokół, czyli ograniczenia innych zaczynają wpływać na realizację naszego celu. I teraz o co tutaj chodzi, żeby umieć rozróżnić to i nie odcinać się jakoś zdecydowanie od tych metod, ale umieć spojrzeć na to w szerszym kontekście, czyli bardziej holistycznie. Zatem cel jest bardzo logiczny, cel jest bardzo doprecyzowany i to oznacza, że musimy go kontrolować, czyli przy celu jest bardzo duża kontrola. Przy tym takim, zwłaszcza przy metodzie SMART. Zatem teraz pytanie, okej, dobra, co to jest marzenie? Więc marzenie jest troszeczkę czymś innym, bo marzenie jest naszym, czy ono może być związane z pragnieniem? Tak, tylko że marzenie bardzo często, jeżeli ono pozostanie tylko na etapie marzenia, to będzie czymś, co będzie w przyszłości. I bardzo często ono jest połączone z takim stanem naszym emocjonalnym, który ja nazywam warunkowaniem. My często odpływając sobie w realizację naszych marzeń, czy myśląc o naszym marzeniu, myślimy, że będę uzależniać ten mój stan od tego, jak to moje marzenie się spełni. Czyli jeżeli ja będę miała jakąś określoną pracę i ją zdobędę, to wtedy będę szczęśliwa, czyli jakaś tam. Albo jeszcze, jeżeli zdobędę jakieś określone zlecenie, to wtedy coś tam. Czyli bardzo często warunkujemy, czyli te nasze stany emocjonalne, ten nasz, nie wiem, czy wizerunek, czy ten nasz sposób funkcjonowania w świecie będzie dopiero wtedy, kiedy to coś nastąpi. Czyli będę, jeśli. I to jest marzenie. I teraz pytanie zatem, czym jest intencja? No intencja polega na tym, że my z grubsza wiemy co, ona jest połączona myślę sobie bardzo mocno z tym celem C, o którym mówiłaś, bo ja wiem co, czyli ja wiem czego chcę, ale ja po pierwsze nie potrzebuję tego kontrolować, ja mogę mieć ramy temu nadane, bo ja w ogóle wychodzę z jak. Ja się muszę skupić na tym, co. I teraz intencja, praca z intencją, to do czego chciałybyśmy zachęcić naszych widzów i słuchaczy, to jest praca z intencją polega na tym, że my dodajemy tam wizualizację, to jest praca z wizualizacją, żeby nasza podświadomość zobaczyła, co to jest. Jest takie powiedzenie, które nie wiem, czy go znacie, ja go kiedyś usłyszałam dawno temu i bardzo mi pomogło. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie czegoś wyobrazić, czyli nie jesteś w stanie czegoś zobaczyć oczami swojej wyobraźni, to jest bardzo duża szansa, że to się nie zrealizuje. Czyli nasza podświadomość, nasze ciało, nasze bebechy, nasze emocje muszą to poczuć. To jest ten moment, kiedy ja muszę wyjść z tej takiej totalnej logiczności, ale muszę sobie pozwolić na to, że ja to coś mogę poczuć i zobaczyć oczami mojej wyobraźni. Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby stworzyć sobie ten obraz tego, że już tam jestem, że ten cel mam zrealizowany, żeby go po prostu zobaczyć, że to działa na podświadomość. Dokładnie. I to musi pójść bardzo na miękko z naszych bebechów. Jeżeli coś będzie tylko logiczne i tylko poukładane, to będziemy cały czas w kontroli. A tutaj jest bardzo duże zaufanie do procesu, że ja wiem, co to jest. Ja sobie nawet trochę po tym smarcie mogę wrzucić te moje założenia brzegowe, co to ma być. Ale muszę przede wszystkim od podstaw wyjść z tego, że ja to muszę chcieć zobaczyć w naturalny sposób, bez napinki, bez zmuszania się. To jest taki moment, kiedy ja zaczynam z przyjemnością o tym marzyć, myśleć, wizualizować sobie i do tego są oczywiście konkretne narzędzia. Ale pierwszym, najważniejszym jest to, że ja mogę już wejść z poziomu mojego właśnie trochę nawet treningu mentalnego w ten stan, kiedy to się już wydarzyło. To, co mówi nam wielu tych uczonych, fake it until you make it. Udawaj, że to się stało, dopóki to się tak naprawdę nie stanie. Czyli tam jest ta różnica między marzeniem, bo w marzeniu ja warunkuję, że ja będę jakaś tam, ja będę wyglądać tak, ja będę robić coś, jeśli. A tutaj wchodzę w ten stan przy tym treningu mentalnym, że to się już wydarzyło i już za to jestem wdzięczna, już teraz się cieszę, już teraz to mam, już teraz tak się czuję, już teraz to zdobyłam i teraz jestem na tym etapie bardzo dużej wdzięczności za to. Tak działa w wielkim uproszczeniu praca z intencją. Czyli podsumowując, najważniejsza rzecz, na którą tutaj chcemy zwrócić uwagę Wam, drodzy słuchacze, to jest cel versus marzenie. To, żeby się skoncentrować na tym, jeżeli chcemy, żeby to marzenie stało się naszym celem, co my chcemy, zbudować ten obraz, ale niekoniecznie nad zastanawianiem się nad tym, jak my to zrobimy. Bo przez to wywalamy się zazwyczaj, tak, większość z nas,
i do tych celów czy do tych marzeń nie dąży, bo warunkuje, jak to zostanie zrobione. Każde wejście w jak powoduje natychmiastową reakcję obronną naszej podświadomości, że to się nie uda i piętrzymy sobie obiekcje. Więc zmiana paradygmatu polega na tym, że odsuwam jak, ale bardzo skupiam się na tym co i zaczynam to bardzo mocno odczuwać, więc tak, tak to wygląda w największym uproszczeniu. Tatiana, to jaki wniosek z tego płynie? A propos płynie, wniosek płynie taki, że wszystko jest energią, która płynie i każda energia potrzebuje kierunku. Zatem przygotowałyśmy właśnie dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, którzy często zadają nam pytania, często gdzieś tam jeszcze dodatkowo w komentarzach pojawiają się jakieś z Waszej strony pytania. No to jak z tym ruszyć, co zrobić? Więc dlatego właśnie przygotowałyśmy nasz warsztat, który zatytułowałyśmy jak zamienić niemożliwe na możliwe. Na warsztacie przeprowadzimy Was przez 4 konkretne moduły, w których pomożemy Wam wypracować wartościowy cel, motywację do jego realizacji, wytrwałość i decyzję. Link znajdziecie w opisie. No dobrze, Agnieszka, to bardzo ważne pytanie teraz mam do Ciebie. Mamy z grubsza rozpracowany cel, marzenie, intencje, pragnienia i tak dalej. I teraz wszystko kręci się wokół jednego bardzo ważnego słowa, motywacja, żeby to zrobić. Co trzeba zrobić, żeby dotrzeć do motywacji, żeby wiedzieć, że ja przez te wszystkie kroki przejdę, jeżeli sobie to ładnie zaprojektuję. Czy jakie są do tego narzędzia? Wiem, że takie znasz i właśnie o to Ci pytam. Jest pewnie kilka różnych metod i też na warsztatach o tym będziemy mówić, natomiast ja dzisiaj chcę zwrócić Waszą uwagę na jedno bardzo proste narzędzie, bo Tatiana też w naszych wspólnych wywiadach często powtarza, że często to są rzeczy proste, tylko wystarczy to wziąć i zastosować w praktyce. Chcę zwrócić dzisiaj Waszą uwagę na narzędzie 5Y, którego twórcą jest założyciel Toyoty, Sakichi Toyoda. We wszystkich niezrozumiałych sytuacjach stosował tę metodę i zawsze mu pomagała. No i teraz pytanie, jak zastosować tę metodę w praktyce? No i on tutaj pisał, Wam to przeczytam, taki przykład. Na przykład chcesz kupić futro. Zadajesz sobie pytanie, po co mi futro? To jest pierwsze dlaczego. Odpowiedź, ponieważ chcę wszystkich zadziwić. Okej, drugie dlaczego. Dlaczego chcesz wszystkich zadziwić? Odpowiedź, ponieważ chcę być zauważony czy zauważona. Trzecie dlaczego. Dlaczego musisz być zauważony? Odpowiedź, ponieważ czuję się niepewnie. Czwarte dlaczego. Dlaczego czujesz się niepewnie? Odpowiedź, ponieważ nie mogę się w żaden sposób zrealizować. Piąte dlaczego. Dlaczego nie możesz się realizować? Odpowiedź, ponieważ zajmuję się tym, czego nie lubię. A teraz powiedz, co ma z tym wspólnego futro? Sakichi Toyoda uczył, że odpowiedzią na piąte dlaczego, tak, na to piąte why jest przyczyna, która na pierwszy rzut oka jest niewidoczna. Piąte, ponieważ ujawnia to, co ukryte, to bardzo skuteczny sposób na sprawdzenie, co tak naprawdę skrywasz, do czego boisz się przyznać, nawet sama przed sobą, czego tak naprawdę chcesz, a co w rzeczywistości jest tylko blichtrem. I ja stosuję sobie tą metodę, kiedy myślę o jakimś kolejnym swoim celu i uczciwie Wam powiem, że proponuję Wam schodzić nawet do 7 i mi się zdarzyło raz zejść do 9, a jak trzeba, to nawet zejść do 15. Dlatego, że my czasami tak sami przed sobą skrywamy, jakie jest to nasze why, dlaczego my tak naprawdę chcemy coś osiągnąć. I kiedy się do tego dokopiemy, to zbudujemy w sobie taką motywację, znaczy nagle jeżeli się do tego dokopiemy, to przede wszystkim co my poczujemy, tak? Czy to będzie to 5, 7 czy 9, my poczujemy jakieś emocje. To będzie coś, co nagle poczujemy z brzucha i z serducha, okej, to o to mi chodziło. Przy tym kolejnym dlaczego. I jak będziecie mieli spisane te 5, 7 czy 9 why, to wystarczy rano wstać, popatrzeć sobie na ten swój zapisany cel i popatrzeć na to 7 czy 9, na to ostatnie why, i tam jest ta motywacja. I to się pod tym kryje. I w ten sposób my będziemy wiedzieli, dlaczego każdego jednego dnia my chcemy robić małe kierunki by ten cel zrealizować. Fantastyczny przykład, świetny. I tak słuchając tego, pomyślałam sobie, dlaczego ludzie, a propos why, to pomyślałam sobie, dlaczego bardzo często ludzie nie robią takich rzeczy, nie stosują takich metod, nie zadają sobie tych pytań. I ja wiem dlaczego, bo wiele razy jest tak, że my boimy się tej odpowiedzi.
Tak jest. Boimy się stanąć w tej takiej prawdzie sami przed sobą, tak jak powiedziałaś. Tego się boimy, co mi tam wyjdzie, bo się może okaże, że co, uwaga, że będę musiała coś zmienić, że będę musiał coś zrobić, wykonać jakiś krok, decyzję, z czegoś zrezygnować, komuś coś powiedzieć, być może dać feedback, być może zmienić pracę, być może tak, pozwolić jest. Komuś odejść, nie? Tego się boimy i dlatego tego ćwiczenia nie robimy. Ale jaka się dzieje magia, kiedy ludzie sobie na to pozwalają, to już tylko my wiemy, nie? Tak jest. Tak się zmienia życie. Tak. Cudownie. Słuchajcie, to tak, mamy cel. Wiemy, jak sprawdzić, czy mamy do niego motywację i co tam siedzi pod spodem, co pozwoli nam każdego ranka wstawać i cieszyć się, że zrobimy kolejny, mniejszy lub większy krok w kierunku realizacji celu. Ale brakuje nam jeszcze decyzji, że idziemy po ten cel. Jak, Tatiana, tą decyzję właśnie wypracować? Co zrobić, żeby mądrze podjąć decyzję? Tak, to zanim przejdę do decyzji, to tylko jeszcze dwa zdania dosłownie do tego, co powiedziałaś, bo bardzo podobnym narzędziem, którym będziemy też pracować na naszych warsztatach, będzie docieranie do wartości serca, gdzie podobnie też stajemy w prawdzie, bo w ogóle temat wartości to jest temat też motywacji. Ludzie często nie wiedzą, że nasze wartości, które wyznajemy w życiu, są naszymi największymi motywatorami. Często jak chcemy coś realizować, to dobrze wiedzieć, czy to jest w zgodzie z naszymi wartościami, więc temu też się przyjrzymy, to jest bardzo ważne. I na warsztatach jeszcze też pogłębimy bardzo mocno temat znowu stawania w prawdzie, czy te marzenia, moje pragnienia, cele są na pewno moje, czy ja realizuję nie swoje marzenia z lojalności do mojego rodu, do moich partnerek czy partnerów. To jest bardzo ważne i temu się przyjrzymy więcej, bo często jest też tak, że jeśli realizujesz nie swoje marzenie, to brakuje ci motywacji. To tak tylko. Tak powiem, jest. Nie? No dobrze, no to teraz decyzja. No właśnie, z tematem decyzji jest tak, że mamy trzy bardzo ważne kroki dotyczące decyzji i może wyjdźmy od etymologii słowa, myśmy przy którymś naszym podcaście już o tym rozmawiały, ale tutaj też jeszcze wrzucimy, damy światło, no bo to jest wypadkowa tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy do tej pory. Musimy w pewnym momencie, a właśnie nie musimy, może chcemy podjąć decyzję. Decyzja z łaciny to jest decidere, czyli oznacza zabić wszystkie inne możliwości, więc siła tego słowa jest niesamowita, bo to znaczy, że ja już wiem, co ja chcę zrobić i wkraczam już na tą ścieżkę. Więc jak podejmuję decyzję, to znaczy, że pójdą za tym czyny, czyli już będzie ten krok po owocach ich poznacie. Zatem mamy trzy kroki bardzo ważne w podejmowaniu decyzji i pierwszy krok to jest krok pod tytułem chcę. I chcenie oznacza najczęściej przebywanie w takim stanie, lubię o tym myśleć, lubię o tym gadać, ale nic się nie wydarza, nie ma kroków do brzegu, nie ma tego sprawdzam, nie pójdę dalej, tylko utykam trochę na tym chceniu. I wiele razy jest tak, że chcenie zaczyna być nawykowe. I ludzie zaczynają być frustratami, no bo cały czas chcą jeszcze kolejnej rzeczy, chcą jeszcze kolejnej rzeczy, one się nie wydarzają, bo najczęściej co się zadziewa, nie idą w działanie. Czyli utykają na kroku chcę. Fajnie jest o tym popitolić, tylko nic się w związku z tym dalej nie dzieje. No i to takie sprawdzam, to jest tutaj, czy wykonałaś pierwsze kroki do tego, żeby już chociażby zobaczyć, ile coś kosztuje, to czego tak bardzo chcesz, albo co musisz zrobić, żeby i tak dalej, i tak dalej. Mówiłyśmy o tym już też wcześniej, będziemy więcej mówić o tym na warsztatach, żeby sobie sprawdzić, czy jestem już dalej niż na chcę. Krok drugi to jest krok, który nazywamy postanawiam, że. I to jest krok, w którym to decidere już zaistniało. Bo postanawiam, że oznacza, że ja już w tym momencie mentalnie podjęłam czy podjąłem decyzję. Kroki do brzegu zostały wykonane. Czyli jeżeli mówię, że chciałabym iść na jakieś tam studia, to ja sprawdziłam, czy taki kierunek jest dostępny, czy ja go mogę z punktów jakichś takich formalnych w ogóle studiować, ile mi to zajmie czasu, w jakim mieście są te studia i tak dalej. Wykonuję ruchy do brzegu, nawet być może właśnie zapisałam się już, a może odbyłam jakąś rozmowę, konsultację, być może kupiłam gdzieś bilet, przygotowuję się, robię te działania, kroki do brzegu poszły. Tutaj już wykonuję sprzyjające mi okoliczności, to jest to, co w tej filozofii chyba sufickiej jest takie bardzo fajne, że zaufaj Allahowi, ale przywiąż swojego wielbłąda, czyli ufam, że nikt mi nie ukradnie mojego wielbłąda, ale to mi nie przeszkadza, żeby go przywiązać na noc, żeby mi ktoś go nie podwędził, nie?
Więc tutaj jest ten krok, kiedy ja mam zaufanie, kiedy ja jestem w tej intencji, ja wiem, co ja chcę zrobić, wykonuję moje kroki do brzegu, ale nie fiksuję się już tak straszliwie na tym jak. Raczej właśnie idę w działanie. Mhm. I krok trzeci, jestem zdeterminowana, zdeterminowany. To jest ten moment naszego kroczenia po tej ścieżce naszego wojownika, ale nie wojownika, który walczy, tylko wojownika, który idzie z otwartym sercem w takim zaufaniu. Ja wiem, co to jest i ja działam teraz i biorę odpowiedzialność za wszystkie moje decyzje i nie zwalam. Nie zwalam na pogodę, nie zwalam na to, na co nie mam wpływu. I to jest największa lekcja a propos intencji, bo ja jestem w zaufaniu, że coś, co się przydarza, ono mi przyjdzie, że to, co się dzieje, to jest ten moment, kiedy ja często mówię moim klientom, pamiętaj, że zagrożenie to szansa w przebraniu. To jest ten moment, kiedy zamykają ci się jakieś drzwi, ale otwierają się inne okna po to, żeby tam wejść, zobaczyć i pójść dalej. To jest moment zaufania. Ja ufam, że to wszystko przyjdzie. A to wszystko, co się dzieje teraz po drodze, to jest coś, co mi pokazuje, coś, co jest moją lekcją, nie? Ale ja biorę pełną odpowiedzialność za to, co się wydarza. To są te trzy jakże ważne kroki. To zadam ci jeszcze pytanie. Jak często, Tatiana, słyszałaś na sesjach mentoringowych ze swoimi klientami, jak ktoś ci mówi, chciałabym zrobić to albo mieć tamto, ale nie mogę, ponieważ... I tu się pojawiało tysiąc powodów, dla których absolutnie nie da się tego zrealizować. Bardzo często. Bardzo często i też to jest takie ciekawe, że pewnie masz podobne doświadczenia, że jak z kolei słyszałam od drugiej osoby, wiesz co, podjęłam decyzję, bo robię to, to na ogół to już był ten krok pomiędzy krokiem drugim a trzecim, czyli pomiędzy tym, że kroki do brzegu zostały zrobione, a raczej już właśnie ktoś wchodził na tą ścieżkę wojownika, jestem zdeterminowana, aby. Więc widać tą różnicę i słuchając wyraźnie naszych klientów, widzimy, kto na którym jest kroku. Więc tak, oczywiście, że często to słyszałam. Tak. Ja mam takie poczucie i takie, może inaczej, mam taką obserwację, że takie niezdecydowanie, czy ja chcę, czy ja nie chcę, czy ja jestem zdeterminowana, czy nie, powoduje taką dużą dezintegrację i my się tak wahamy, tak się miotamy, jeżeli nie podejmujemy decyzji. A z kolei, gdy podejmujemy decyzję, to wtedy okazuje się, że znajdujemy tych wszystkich ludzi, być może wiedzę, która jest nam potrzebna, zasoby, pomysły, których tak naprawdę potrzebujemy do realizacji naszego celu. Za każdym razem. Tak to działa. Tak, bo to jest ta energia tej naszej też intencji, że jeżeli ja już jestem właśnie zintegrowana z tym wszystkim, jestem w totalnym zaufaniu do siebie, do procesu, do tego, co mi przychodzi jako lekcję, to też emanuje tym wszystkim, dlatego wokół wtedy zaczynają przychodzić do mnie sprzyjające okoliczności, ludzie i tak dalej. I teraz właśnie jeszcze świetnie, że to poruszyłaś, bo to jest taka ważna rzecz. Jeśli jestem w tym kroku trzecim i jestem w tym zaufaniu, to wtedy ja mogę zobaczyć to, co się przydarza. To, bo wiecie, jak to jest, okazje są jak autobusy, one podjeżdżają i odjeżdżają. Pytanie, czy my do nich wsiądziemy. Wsiądziemy do nich pod warunkiem, że będziemy w uważności, czy ja widzę w tym autobusie, który podjechał, szansę czy zagrożenie. Tak, do mojego to prawda. Celu, do marzenia, tak, nie? Ja mam właśnie też takie wrażenie, że to, co nas najczęściej powstrzymuje przed podjęciem decyzji, to właśnie to, o czym mówiłyśmy wcześniej, tak? Czyli że taki fakt, że nie wiemy, jak zrealizujemy czwarty, piąty i dziesiąty krok. A prawda jest taka, że to jest proces i wystarczy wiedzieć, jak zrobić ten pierwszy krok. Nawet może drugi kawałek, tak? I wejść na pierwszy schodek, a potem na drugi i na trzeci. Bo kiedy wspinamy się na wysoką górę, to przecież nie widzimy jej szczytu, tak? Nie widzimy u podnóża będąc, jaki jest szczyt. Nie wiemy też, co się wydarzy po drodze. Natomiast ludzie, którzy osiągnęli swoje cele, czy w ogóle w życiu ogólnie osiągnęli sukces, przecież zaczynali od podnóża i krok po kroku wspinali się na tą górę do swojego celu. Bo nie ma innej drogi, nie da się pojechać tutaj windą, tak? I też ty też często powtarzasz, nie warto martwić się potknięciami czy porażką, tak? Bo to hartuje, bo to uczy, bo rozwija i tak naprawdę to nas przygotowuje na tą wielką wygraną, na to, żebyśmy mieli taki poziom świadomości, takie zasoby, które pozwolą nam być w tym celu i się nim cieszyć. Dlatego myślę, że też takie ważne jest, co ty często, Tatiana, powtarzasz i jest mi bliskie, zdecyduj, czego chcesz, ale z tym, co masz, tak? Zdecyduj, czego jesteś w stanie też zrezygnować, by to zdobyć. A następnie skup się na tym, tak? Po prostu fokus na ten jeden cel i zajmij się po prostu podążaniem krok po kroku w kierunku tego swojego wartościowego celu.
Tak, i świetnie, Agnieszka, że przywołałaś tą metaforę góry, bo ja dokładnie z taką samą metaforą pracuję u siebie i ona mi bardzo pomaga. I dokładnie, kiedy jestem w górach, jest tak samo, ponieważ ja dużo łażę, lubię łazić po górach, to podam Wam tylko taki przykład. Wiele razy, kiedy zdarzyło mi się wędrować naprawdę na takich dalekich i takich wysokogórskich wspinaczkach, to wiele razy, kiedy zaczynałam, to potrzebowałam, to co dzisiaj powiedziałam na początku naszego spotkania, ja potrzebowałam zobaczyć ten szczyt, nawet jeżeli wiedziałam, że na przykład ta podróż potrwa 3 dni, ale jeśli ja wiedziałam, że on jest gdzieś tam daleko, to ja byłam w stanie sobie właśnie zwizualizować, gdzie to jest i ja wiedziałam, że to będzie długa podróż, która zajmie mi 3 dni, nie potrzebowałam większej ilości detali, ale ja musiałam oczami mojej wyobraźni raz, a dwa też fizycznie zobaczyć ten szczyt tam bardzo, bardzo daleko. I już miałam załatwione, ale jak były takie kawałki, odcinki, gdzie ja nie widziałam absolutnie nic, było bardzo dużo drzew, ja tylko szłam pod górę z plecakiem, było mi ciężko i niewyraźnie, to było mi bardzo ciężko utrzymać kierunek, fokus i w ogóle, że to będzie tam, że będzie tam. I wiedziałam, że muszę dotrzeć do kolejnego, nie wiem, przyczółka, jakiegoś płaskowyżu, jakiegoś plateau, czegoś, na czym ja znowu, wspinając się, zobaczę to, co jest tam daleko, daleko. I to jest to sięganie do tego naszego wewnętrznego, wizualizacyjnego doświadczenia, kiedy ja muszę poczuć i chcę poczuć, jak to jest tam na szczycie. Inaczej się tego nie zrobi, bo się będę rozmywać, bo się będę rozpraszać, bo się będę bała, bo będą wątpliwości, bo spadnie deszcz, bo będzie śnieg, będzie mi zimno, nie wyśpię się. Te wszystkie okoliczności będą, bo to życie zawsze nam powie, hej, sprawdzam ten paluch tutaj, nie? Sprawdzam. Ale jak ja czuję wewnętrznie, że ja wiem, jak to będzie i jeszcze 3 dni sobie to poukładam, to będzie zupełnie inaczej to przebiegało. I mnie to zawsze pomagało. Zawsze. No dobrze, moi drodzy, najczęściej w naszym codziennym życiu mówimy do siebie, nie mam czasu, pędzę, mam do zrealizowania jedną, drugą, trzecią rzecz, nie mam czasu, żeby się zatrzymać, pomarzyć i rzeczywiście dotrzeć do tego, co jest dla mnie ważne. Więc żeby to zrobić, musimy się zatrzymać i mieć chwilę przestrzeni na to, bo na kolanie i w pędzie tego nie zrobimy. I na naszych warsztatach będziemy do tego docierać. I teraz chciałam Was zainspirować takim króciutkim dowcipem, który ze mną bardzo rezonuje, bo on nam pokazuje ten nasz moment gotowości do tego, żeby coś zrobić. No bo słuchamy kolejnego nagrania, myślimy sobie o czymś, no tak, fajnie byłoby to zrobić. I zobaczcie, jest taki dowcip, który mówi, że na przejściu dla pieszych stoi dwóch facetów, no i wypatrują zielonego światła. W pewnym momencie zielone światło się zapala, jeden z nich idzie, a drugi cały czas stoi z patrzonymi oczami w tą zieleń. I w końcu ten drugi zatrzymał się, tyrpnął tamtego i mówi, no hej, stary, idź, już zielone bardziej nie będzie. Właśnie, już zielone bardziej nie będzie. To jest ten nasz moment, kiedy my ciągle stoimy i tak myślimy, może jeszcze coś, może jeszcze chwila, może jeszcze ktoś spowoduje, że ja pójdę. Już zielone bardziej nie będzie. Może to jest ten czas i ten moment, żeby zawitać na nasze warsztaty. Jak myślisz, Agnieszka? Słuchajcie, ja myślę, że właśnie to jest bardzo dobre porównanie z tym zielone bardziej nie będzie, dlatego że my często zganiamy na okoliczności, warunkujemy, tak jak dzisiaj nam powiedziała Tatiana, a jeżeli jesteś już na coś zdecydowany, jesteś na progu, to Tatiana zawsze mówi, że możesz zrobić dwie rzeczy. Pierwsza, nie robić nic i czekać na cud, a druga, możesz pójść do działania. Akurat w tym działaniu i w tym temacie my możemy Wam pomóc, jeżeli chcesz wyznaczyć swój wartościowy cel, który do tej pory być może wydawał Ci się nierealny, niemożliwy, ale jednak masz ochotę zamienić to niemożliwe w możliwe, podjąć decyzję i kroki do jej realizacji, to zapraszamy Cię do przepracowania tego z nami na warsztatach online. Popracujemy również nad ograniczającymi przekonaniami i rozprawimy się z wewnętrznymi krytykami, byś mogła lub mógł pójść w życiu dalej po to, co jest naprawdę spełnieniem dla Ciebie. Zapraszamy do opisu poniżej, kliknij w link w opisie. Agnieszka, myślę, że teraz czas na krótkie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłyśmy dzisiaj od samego początku o tym, jak zamienić niemożliwe w możliwe. Mówiłyśmy o tym, czego ludzie, kiedy odchodzą z tego świata, najbardziej żałują. No właśnie tego, czego nie zrealizowali.
do czego nie stanęli. Więc mówiłyśmy o tym, czym jest cel w ujęciu Boba Proctora ABC. Mówiłyśmy o metodzie 5 czy 7 Y, czyli dlaczego. Tak. Zaznaczyłyśmy o tym, że jednak dodatkowo potrzebujemy też dotrzeć do naszej wartości serca. Zastanawiałyśmy się nad tym, czym jest decyzja, jakie są trzy bardzo ważne kroki podejmowania decyzji, po to, żeby właśnie zamieniać cele, marzenia na intencje z datą realizacji. To jest takie ważne. Mówiłyśmy, na czym polega różnica pomiędzy celem, intencją a marzeniem, a potem przeszłyśmy właśnie do tego, że to wszystko można sobie ładnie spakować, ubrać w konkretne narzędzia, można się tego nauczyć, żeby niemożliwe zamienić na możliwe. Dziękuję Ci, Tatiana, za to podsumowanie. Słuchaczom dziękuję, że dzisiaj z nami byli. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym. Dziękujemy. Cześć, trzymajcie się. Już nie mogę się doczekać. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam Cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na LinkedInie z hashtagiem BezKija w tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl. Do zobaczenia w innych przestrzeniach.